Cześć wszystkim, ja jestem Mateusz, a to jest kolejny odcinek z gry Fernbus Coach Simulator. Znajdujemy się obecnie w Poznaniu, a jedziemy do Łodzi. Dla tych, co nie oglądali poprzedniego odcinka i jeszcze poprzedniego i pierwszego, to przypominam, jedziemy od Gdańska przez Koszalin, Szczecin, Poznań, Bydgoszcz, Olsztyn, Warszawę i aż do Łodzi. To jest tak pierwszy kurs, a następnie jeszcze trzeba będzie pojechać do Białegostoku, Lublina i tych wszystkich innych miast tutaj na dole, na południu. I o ten Białystok trzeba zahaczyć też. Tu będzie ciekawie, bo dużo jest remontów dróg. Zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. No ale dzisiaj spodziewam się krótkiego kursu do Bydgoszczy jeszcze w porze nocnej. Zobaczymy, jak noc wygląda w grze. No i dobra, możemy zaczynać, czyli odprawiamy pasażerów standardowo. Mahlzeit. Bin ich hier richtig? No, pani jedzie do Warszawy. Danke sehr. Bitte. Bitte, bitte. A pan? Ist das gültig? Żony jedzie do Pausen. Zaraz, zaraz. To jest chłop, jak on ma na imię, mi pokazali. I Leinolte. Nie mam go tutaj na liście. Do odprawy, tak. Nie ma go. Heilbronn. To nie my. Och, tak. Ciao. A pan? Ciao, ciao. Koerów. Nie. Aber... No. Dalej, następny. Do Bydgoszczy. No, akurat tam jedziemy. Super. Pani? Tak. Das Ticket, bitte schön. Do Warszawy. Auf geht's. Proszę bardzo. Grüezi. Bitte sehr. München. Oh man. Nie. Tak, o, a pani? Richtig. Richtig, richtig. Zapraszamy na pokład. O, jest też starsza pani. Bin ich hier richtig? Też do Warszawy. Servus. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Servus. Chłop do Łodzi. Czyli do końca będzie z nami siedział. Tak. Jeszcze tu pani, następna też do Warszawy. Auf geht's. Wszyscy? No i wszyscy. Dobra, robi się trochę ciemno. A więc tak, zamykamy bagaże tu. A gdzie bagaże? A, bagaży nie dali. Dobra. Tutaj wyjdziemy sobie środkiem. Co to się stało? A, na schody wszedł. No, trochę się już nam autobus zapełnił. Dobra. Chcemy usiąść, ja szybko zerknę, czy my musimy zrobić przerwę, tak, 15 minut. Dobra, zamknij drzwi przednie, my sobie tu już... A, i tylne też, bo nie zamknąłem w końcu tych drzwi. Tak, blokada, blokada i komunikat. Jest ten komunikat. Dobra, coś tam chłop gada. Dobra, a my tak, wsteczny. No, na kamerkę mamy, ale ja wyjdę standardowo na zewnątrz. Lepiej tak widać. I powolutku tyłujemy. Jak już wspominałem w poprzednim odcinku, ten Poznań jest super zrobiony. Bardzo mi się podoba. Bydgoszcz jest mniejsza od Poznania i tam nie spodziewam się fajerwerków. Bydgoszczy w sumie to ja nie znam w ogóle. Czy w ogóle. Dobra. Do kabiny. Okej. Jak się tu biegu nie wbiłem. Teraz jest już D1. Von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Informationen na zewnątrz. A, i połowę paliwa mamy. Trzeba będzie zatankować. Ale to chyba dopiero w drodze do tego Olsztyna. Powinno starczyć jeszcze paliwa. Co się stało? Czemu światła nie świecą?
Udno się tu nie zmieści? Jeść. Ciasno to było w Szczecinie, tu jest w miarę jakoś. Też mogło być szerzej. Dobra, czemu ta kamera mi się tak dziwnie centruje? Dobra. You will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the boarding area. If you would like to browse the ja może włączę tą mapę z trzeciej osoby, żeby sobie popatrzeć można było. Na to miasto jeszcze raz, tym razem w nocy. I na autostradzie wrócimy za kierownicę. Za chwilę, no ja tu się mieszczę. Jeszcze. Co tu za nami już jedzie? A, auto, bo one jeżdżą w kółko. Dziwnie jest, strasznie to rozwiązane. Dobra, i tu na światełkach w lewo. Dobra. A, tutaj też w lewo. No i super. Mam nadzieję, że w nocy nie będzie za ciemno. No ale tu już nic nie poradzę. A, kurczę, a my nie cofnęliśmy się w ten. Weź timelapsa zrób. A, już nie da się. Dobra, to wyjechaliśmy trochę za szybko. Dokładnie o pół godziny. Trudno. Zapomniałem całkiem, żeby czas przyspieszyć. Zbyt gorszy. Postoimy dłużej. Te punktów karnych nie dają za to. No ale też ogólnie zabraliśmy wszystkich pasażerów, co byli na liście. Nie było sensu czekać już. Gorzej, jakby ktoś przyszedł na ostatnią chwilę i chciał jeszcze kupić bilet. Trudno, będzie następny autobus. Może bezpośredni. Do innego miasta nie będzie musiał naokoło jechać ze mną. O, póki... O, dobra. Postoimy na czerwonym. Tutaj za dużo tych świateł tu dali trochę. No, zapomniałem o kierunkowskazie. A wyszedł patch ostatnio, 7 chyba maja. Patrzyłem, podobno dużo błędów w polskiej mapie naprawili, w niemieckiej. I podobno zostały naprawione te latające ciężarówki, znaczy skaczące. Zobaczymy, czy aby faktycznie. Kurczę, ile tu czasu się czeka. Ciągle ktoś, ten, syrena jedzie jakaś. Albo karetka, albo policja. Coś się dzieje. Coś dodali, jakieś tabliczki polskich miast, coś takiego. Nie wiem, o co chodzi, zobaczymy. Teraz mi się przypomniało. No ładnie jest to zrobione, super. Centrum targowe. O. I chyba tu też w lewo, nie? Świecie Warszawa. Świecko, Warszawa, tak. I tego nie puknął. Dobra. O, i znowu. Poznań, miasto doznań, jak ktoś napisał w komentarzu. Cyk, tam lewym pasem. Nie ma co się szczypać tu. Ale tu zaraz na prawy wskoczymy. Tam jadą auta, będziemy bliżej.
Znaczy tak musieliśmy, bo tam lewy pas trudno na pomarańczowym i na wczesnym czerwonym. O, i przystanki autobusowe. No ładnie, to oświetlenie też mi się podoba. Dobra. No z tymi syrenami trochę przesadzili. Dobra, do Bydgoszczy mamy 252 km. No ale całkiem znośnie. Następny odcinek do Olsztyna też pewnie wyjdzie długo. Długi, tak jak ten. Poprzedni godzinę wyszedł, no ale nie ma co tam ucinać. Chcę pokazać całą trasę przejazdu, a nie w kawałkach poucinane. Czekajcie, ja tu stoję. Światła są tam. Bez sensu, ta linia. Chyba, żeby nie blokować skrzyżowania. Chyba, że o to chodziło. Dobra. Tu dalej prosto. Jak ktoś ma pomysł, jak powiększyć, znaczy pomniejszyć tego GPS-a po prawej stronie, żeby pokazywał więcej, poprosiłbym o poradę w komentarzu, jak to zmienić. Czy się w ogóle da zmienić. No i zielone. I dalej prosto, tak? Na świecko Warszawę. Mówię tak, od świateł do świateł tu się skacze. Jak w symulatorze taksi. Jak taksówkarza. No, dawaj, jedziemy. No i znowu syreny. No chyba, że cały czas w Poznaniu coś się dzieje. Nie policja, to karetka, to straż pożarna. I tak cały czas. No i dobra. Tak patrzę na te okna, jak są zrobione. To są powklejane zdjęcia jakieś, o. Cóż, nie można mieć wszystkiego. Nie, trochę mnie drażni jeszcze światło. Mogę zrobić zieloną falę, chociaż. Tam można komuś zajrzeć do okna. A nie, można. O, jest zielona, dobra. I łapniewy. Znowu to światło tak mrugnęło. Musisz zrobić przerwę. A o co chodzi? W końcu ktoś coś powiedział. No ja muszę zrobić przerwę. No zrobimy przerwę. Ten jak wyskoczył przed. Dobra, i co dalej? Prawo, w lewo. Kurde, ale się ściemniło. Dobra, do kabiny. Gdzie lepiej widać. I co? Tak jest, prawo jedziemy. A tam nawet gra nam by nie pozwoliła dalej jechać. Ta marudziła o tej zakrzepicy pewnie ten. Od siedzenia. Niewygodnie. Też za bardzo nie lubię autokarem jeździć. Nawet nie pamiętam kiedy ostatnio jechałem. Chyba jak jeszcze był polski bus. Z Gdańska do Warszawy. Muzyczki dzisiaj nie będzie, bo znowu prawa autorskie. Już mam dość tych praw autorskich tam.
jest jak jest. W ciszy. A. Dobra. Trudno, nie spojrzałem w lustro, zapomniałem. Tutaj zobaczymy zaraz. Szybki ten pastor zbiegowy był. Tutaj też takie zrobili. Co jest, kurczę? Tu jest to lustro, a ja go szukam w tej ciemności. Dobra, ale nic nie jechało, może dlatego go nie widziałem. Dobra. Teraz tak, Wrocław, Koszalin. No tu w prawo. No mówię, to ciężko na tym GPS-ie, tu się patrzy. Prosto, prosto. Nagle w prawo. No jaki ładny księżyc tam z przodu było. Widać. Dobra. O, nic nie jedzie tu na prawo. No i też jestem... O kurde. A ja nie włączyłem tym gamoniom światełka. Ale nikt się nie skarży. W sumie ogólnie tak, powinno być zgaszone przecież. O i w prawo. I tylko mają światełka do czytania. A jak będziemy się zatrzymać w Bydgoszczy, no to się włączy wtedy. Cyk. Nic nie jedzie, to wjeżdżamy. Trochę po pasie awaryjnym. Mogę się przyzwyczaić do tego lusterka. Przez to, że jest noc. Ale z kolei już w Olsztynie powinien być dzień. Z rozkładu wynika, że tam o 6 rano chyba powinniśmy być. Tak, musimy tą przerwę zrobić. Tak, może ustawię, będzie lepiej. Dzisiaj będzie nocny przejazd. Taki chyba nawet będzie tytuł filmu. Nocna jazda. Dobra. Mamy coś do wyprzedzenia. Ktoś tam jedzie daleko, zajedziemy mu trochę drogę. Tylko pamiętać, żeby stanąć na stacji. Mi ta kamera sama ucieka. Dobra, wrócimy sobie na prawo. A jeszcze zerknę na mapę. Żeby nie przegapić tego parkingu, bo to jest tylko jeden, jedyny w całej trasie naszej. A może na prostej. O! Prawie w policję żeśmy strzelili. To jest 60, a czemu? Bo jest jakaś zwężka dziwna. Bez sensu. To już nie jesteśmy na autostradzie? Tu normalnie jest S11 droga. Od Poznania do Bydgoszczy i... A taką ten... ciekawostkę powiem. Ale to pewnie wiecie. Jak nie wiecie, to też możecie sobie sprawdzić. Z Poznania do Bydgoszczy jedzie się tędy. Tylko tędy. O, od tej strony. Nie od lewej, tylko od prawej. Dobra, parking jest tu. Można zaznaczyć jakiś punkt? Nie, przelot... Nie, nic nie można tu zaznaczyć. Dobra, to będzie po takim mocniejszym zakręcie. Ale chociaż tu latarnie będą świecić, to nie będzie się źle oglądało.
Normalnie jakbyśmy krajówką jakąś jechali. A to S11. No ale jakieś urozmaicenie chociaż. Mam jakiś blok tam z przodu. Co tu mamy? Teren zabudowany i to wszystko. Also so eilig habe ich es jetzt auch nicht. Co ci, ty na licznik nie patrzysz? Czy na prędkość, znaczy na prędkościomierz? Może ja się śpieszę. A tu jeszcze policja. I rądko dalej tu. Dobra, nic nie ma. Rogozino. Czy rogoźno? Rogoźno. I cyk tu na Koszalin. 11. Czyli tu z tego wynika, że to jest droga 11. A na mapie pokazuje, że to jest S11. Kurczę. Świerszcze. Świerkają. No świerkają. Kurczę, to szkoda, że tu w dzień nie jedziemy, bo nie spodziewałem się tego, że tak będzie. Nawet nie wiem, co to za miasto, tylko teren zabudowany. Jak późno auta światła zapalają. No i koniec terenu zabudowanego. Więc wracamy do kabiny. O kurde. Tam była 50. W terenie zabudowanym już ludzie marudzą. O! Jaki uskok. No odwzorowali polskie drogi, chociaż nie są aż wcale tak najgorsze. O! Znowu to samo. Kurde, idź mi z tą kamerą. Sześćdziesiątka. No i przejazd kolejowy. Mogliby zrobić, że raz na jakiś czas pociąg przejeżdża. A może jest zrobione, a ja tego nie wiem. I co my tu mamy? Następne miasto, ograniczenie do 50. Dobra, to przeskakuje. O, nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale... No, dobra, lepiej widać już. Dobra, pewnie do Białegostoku będzie też taką się drogą jechało. Mam nadzieję, że w dzień. Nie, no w dzień zrobimy. Zaczniemy od Białegostoku. Właśnie. Co jeszcze się pomyśli? Dobra. Wracamy. Będę korygował co jakiś czas tą kamerę. Nie podoba mi się, że ona tak zjeżdża na dół. Ja muszę popatrzeć w ustawieniach, może w ustawieniach będzie można coś zmienić. Kamerę. Dobra, już tu nic nie zmieniam, a i tu jest ten ostry skręt i stacja. No i gitara. To mamy pauzę. 50. Ich würde gerne mal eine Zigarette rauchen. No dobrze, dobrze, dobrze. Zapali sobie zaraz, kobieto. Już zjeżdżam na przerwę. Dobra. O kurde, ale tu zrobili. Parking. No i super. Shop mamy 24/7. Zaparkujemy sobie tutaj, potem się cofnie ładnie. Dobra, cyk, NK,
Włączymy tu światełka im. Dobra, światła do czytania. Gdzieś tu jeszcze mają światełka jakieś? Nie. Dobra. Tak. Silnik wyłączony. Otworzymy jeszcze drzwi. I robimy sobie przerwę. O! Hot doga można kupić. Dlatego jeszcze nie widziałem, żeby na stacji taka budka stała. Co to za stacja w ogóle? Oaza. I te tankowanie tutaj kusi. A co w sklepie? W sklepie przyklejone zdjęcie. Nie ma sklepu. O! Oleje. I te sprawy. Dobra. A właśnie jeszcze chciałem sprawdzić, czy też ziemi tutaj. Te światła działają. A, dobra, wszystko się ładnie świeci. Dobra, robimy przerwę. Już? Którą mamy godzinę? 23:28. Dobra, jeszcze tych pasażerów trzeba odprawić, więc idziemy od początku. 18 już mamy. Meyer. Strasznie tu ten głośno odklikuje. Dobra, wszyscy? Wszyscy. I tu też te syreny. Dobra, dzień dobry, idziemy od końca. Kontrola biletów. A raczej sprawdzamy tylko, czy wszyscy wrócili z przerwy na papierosa. Tutaj nikt. Tutaj chłop z kobitą. Helga. No i co? Znowu przegapiłem dwie osoby. Znaczy jedną. Ja pierdziele, ale... Czuję, że na dole. Kurde. No, jak zwykle na dole. O, był tu ktoś, Filip. Jest, tu się pani starsza schowa. Dobra. Odprawa. Okej, okay, zaliczone. Timelapsa? Nie, nie możemy tego timelapsa niestety zrobić. Dobra. Jedziemy dalej. Cyk, do środeczka. Odpalamy grata. Dobra, zaskoczył. I teraz tak, po kolei. Zamykamy tylne drzwi, przednie drzwi. I oświetlenie. No, już mogą spokojnie sobie siedzieć i czytać. Albo spać. Dobra, moi drodzy. Wsteczny. I przenosimy się na kamerę zewnętrzną. O kurde, nie w tą stronę. Dobra, starczy? Do środeczka. Cyk, D1 i... Lecimy. Dobra, powolutku, żeby tu komuś pod koła nie wjechać. Dobra, inaczej nie wyjedziemy. No. No i ładnie. A, tu cały czas teren zabudowany jest. To uważam na prędkość, bo znowu będą marudzić. Ładnie tu domki porobione. Nie, w nocy też się fajnie jedzie. Klimatycznie jest chociaż. Ja coś czuję, że na tym odcinku do Bydgoszczy na ostatniej prostej będzie już normalnie autostrada.
ale mogę się mylić. No dziwne te ekrany takie po prawej i po lewej. Finden Sie nicht, dass Sie ganz schön heizen? 10 km to nie przekroczenie, ale jak po autostradzie jadę stówę, no bo po autostradzie można. Nie marudzić. Zajmij się sobą, albo iść spać. Są dwa ostre zakręty. I on naprawdę ostry. Nie jest wycieczka szkolna, nie zwiedzamy tutaj nic. Mamy dojechać z jednego miejsca do drugiego i przewieźć bezpiecznie pasażerów. O, i tu chyba wjedziemy sobie na autostradkę w końcu. Koszalin, Bydgoszcz, Szczecin. No i właśnie od... Stój. Tak, kamera opada. W międzyczasie, że jak stoimy w korku, sobie zobaczę ustawienia. Nie wiem, gdzie to patrzeć. Grafika. Nie. Dźwięk nie, no sterowanie też nie. Tutaj innego nie będzie. Więc nie wiem, gdzie tego szukać. Pewnie nie ma takiej opcji. Żeby z tą kamerą. Trudno. A może jest, a nie widzę, stój. O. I co? A, to no światła, no i dobrze. Jaki dźwięk tego wstecznego jest zrobiony też. No tak, teraz są wszyscy w prawo, ale światła są czerwone, to wszyscy chcą do przodu jechać. I te znaki mogliby zmienić na polskie. A tu też nie ma tej autostradki, jest krajówka. No i dobra, 97 km nam zostało. Tragedii nie ma. Czyli pewnie w stronę Gdańska też będzie krajóweczka. Albo landówka, jak to woli. Zbliżamy się do następnego miasta. Już mogliby dać jakieś tabliczki z nazwami tych miast, co się mija po drodze. Byłoby ciekawiej. Chatki zupełnie nie polskie. No tam następna jest taka sama, biała z tymi belkami. Jak znowu prędkość? Chociaż sobie pogadają. Tak, zawsze przekraczam. Mówię o 10 to... A, o 10 oni nie ten, nie marudzą. Ja już przekroczyłem o 11, to już wtedy coś im się nie podoba. Nie chcę tempomatu używać, bo i tak jest to chwila. Trzeba się zwalniać, zatrzymywać. Przyspieszać. Ci pasażerowie mogliby więcej rozmawiać między sobą albo przez telefon. Coś by się działo. Czemu ten przejazd jest na czerwono zaznaczony? Może przez to, że jesteśmy tak szybko przyspieszeni o tyle czasu. Ale fajnie. Fajnie, że nie zrobili tylko autostrad. Cieszy to. A ja muszę te przystanki na południu Polski, ten Białystok odblokować jeszcze. Tu będę musiał sobie pojeździć sam. Z tego co czytałem, to trzeba tam pojechać, żeby ten przystanek się odblokował. Chyba, że się mylę.
A, to jeszcze z ciekawostek? 17 maja wyjdzie nowe DLC, znaczy nowe DLC. Nowy autobus po prostu. Interlink HD. Tak jest nazwany. 17 maja. Nie będę brał, ja lubię double deckery. Tego chyba nie muszę przetłumaczyć. Tamte mnie jakoś nie rajcują. No jeszcze 50 km, zaraz koniec i będziecie mieli spokój. Chociaż tak 36 minut upłynęło, no ale przez to właśnie, że jedziemy inną drogą, nie autostradą, tak byśmy już byli dawno na miejscu. Torek stał. Patrzę tu wyżej, myślałem, że to gwiazda. To nie są gwiazdy, to coś tutaj w autobusie się odbija. Jakieś kropeczki, jasne. No i 60 znowu. Co mamy tu? A, coś, ja myślę, że już my mamy tą Bydgoszcz. Pawłówek. Bydgoszcz, Warszawa, Centrum. O, i Rądko. Czyli to Rądko jest, nie ma... To jest skrzyżowanie, bo Rondo też jest skrzyżowaniem. Jakby nie patrzeć. Tam w lusterka nie patrzę, biorę na wyczucie. Już trochę kilometrów zrobiłem w tej grze. I mamy dwa pasy. Od teraz. No i dobrze, i wjeżdżamy na autostradę. Ale my musimy już chyba tu zjechać. Teraz jest Warszawa, Bydgoszcz, prawo, S6. Później Bydgoszcz, Gdańsk, Koszalin znowu. A czemu nam każe prosto jechać? Dobrze, skoro nam każe prosto, a zerknę tylko, żeby przypadkiem nie okazało się, że to jest błąd jakiś tu. Aha, tędy też można dojechać do Bydgoszczy, oczywiście, to o to chodzi. Więc wszystko jest jak w najlepszym porządku. Już widać fabryki jakieś z oddali, ale tak jak wspominałem, ja Bydgoszczy nie znam. Byłem ze dwa razy, ale... Nie w centrum, tylko na obrzeżach. Znowu prędkość, ale teraz konkretnie. Już pytałaś, proszę pani, o to. A co jest Bydgoszczy? Fabryka Pesy, nie? I pociągów. To ją chyba mijałem raz. Tą fabrykę. Pesa Bydgoszcz. Dobra, wezmę na zewnętrzną kamerę. O, no i mamy pociągi. Tu chyba może nawet to jest tutaj gdzieś. O kurde, ale zakratkowało. Tu się nie rozbił. Będziemy wyjeżdżać to. Wolniej przejadę i zobaczymy to. No kurczę, kojarzę to właśnie to miejsce. Tu pociągi. Może akurat tą trasą, co jest tu odwzorowana, właśnie akurat tą przejechałem tu. A tak dziwnie tutaj kończy się pas nagle. Wszyscy w domu. O, się przestraszyłem, że tu światła, że coś jakieś światła są. A to tylko roboty. No mówię, wszyscy w domu, bo na parkingach auta stoją. I się wydawało, że tych syren w dzień nie było, tylko w nocy są.
Policja gania. O, mamy skanie po lewej stronie. A po prawej, nie wiem. Co to za model? Cargo jakiś. A my tu w prawo. Kurde, bym pojechał prosto. Tu już kierunek w prawo. No i co mamy? W oddali jakieś wieżowce. Tutaj też księżyc. Nie jest w pełni akurat. Tu chyba światło się zepsuło. O. To mamy zielone. Pojechał tamten? Pojechał. O, jak za mocno go wypuściłem. No, jakaś budowa po lewej stronie. A, tu mamy zjechać na dół gdzieś. Fokus kurczak. A ciekawe. Co to jest fokus kurczak? To nie żadna restauracja. Jak tam jeszcze napis chyba Polska był. Fokus kurczak Polska, tylko że on nie jest poświetlony. Literka P i O mi się pokazała przez chwilę. Kurczę, ciasnawo tutaj zrobili. Dobra, z lewej nic nie jedzie. Tu jest dworzec autobusowy. O, kurde. My w lewo tu. Dobra, to przyblokujemy trochę. A, jeszcze zmieścimy się troszkę. O. No jedź. Je, pojechało. A czemu on pojechał prosto? Z tego pasa. Co za głupek. A, tu jest taki normalny dworzec autobusowy. Myślę, że tu będzie taki przystanek tylko. Tutaj ociec siedzi pewnie w tej budce. A my mamy gdzie zajechać? By się nie pomyliście znowu. Tam. Tylko, że mamy drzwi z prawej strony, więc pewnie trzeba objechać to, tak? Tak, tu nawet są znaki. Proszę bardzo. O. Zakaz wjazdu, zakaz wjazdu. Kurde, są kamerą pływającą. I o co ja zahaczyłem? Czy tu takie nierówności są? Nie, ale dobra, my... Chwila. Tak, jest. Znowu pomyłka. Zrobimy tak, będę więcej widział. Ale człowiek na przyszłość już będzie wiedział, jak tu podjechać. I akurat my mamy stanąć naprzeciwko tego autobusu po lewej stronie. Jak my to zrobimy? Trzeba będzie cofać troszkę. O, o, o. Dobra, tutaj nic nie przywalił. Jeszcze na koniec. Tym bardziej fajny autobus. No i dobra. Może, może. Odblokowałeś Bydgoszcz. Super, cieszy mnie to niezmiernie. Ale mnie tu bardziej chodzi, żeby cofnąć. Dobra. No i dobra, stoimy. Damy na neutralny. Wchodzimy do środka. Też dzisiaj tak dłuższy trochę odcinek wyszedł. A więc tak. Tylne drzwi, przednie drzwi, światełka odpalamy i odblokowujemy luk bagażowy. Cyk, cyk. Wychodzimy standardowo. Wychodzimy na zewnątrz i patrzymy, jak tu wygląda. Kurczak Focus. No ten kurczak to mnie tu będzie zastanawiał cały czas. No i tak wygląda tutaj dworzec autobusowy Bydgoszczy. Domyślam się, że jest dobrze wzorowany o przystanek. Nawet po polsku napisali. Ale tu już po niemiecku. Finde Jemanden. Dobra.
No to wszystko na dzisiaj. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapka, słupka, komentarza. Trzymajcie się i do następnej soboty. Cześć.